Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem.b. Zapraszam Was na kolejny film. Dzisiaj opowiem Wam o hicie kosmetycznym listopada. Dzisiaj pokażę Wam dwa produkty, będzie jeden z pielęgnacji i jeden z kolorówki. Zaczniemy może od pielęgnacji i moim hitem listopada jest balsam po goleniu i depilacji. Jest to balsam firmy Venus, ja go dorwałam bodajże w Rossmanie. Szukałam czegoś właśnie łagodzącego, dlatego że miałam ostatnio straszne podrażnienia po depilacji i po goleniu i nie miałam właśnie czym ich złagodzić, natomiast po tych zabiegach smarowanie na przykład nóg normalnym balsamem powodowało u mnie jeszcze większe podrażnienia, zaczerwienienie, swędzenie, szczypanie, także to nie był dobry pomysł i potrzebowałam czegoś łagodzącego. Szukałam czegoś z aloesem, bo kiedyś miałam właśnie jakiś balsam z aloesem po depilacji i on bardzo dobrze działał, no ale znalazłam coś takiego właśnie z witaminą E do skóry wrażliwej, balsam intensywnie łagodzący i tutaj on zawiera olejek kokosowy, masło pomarańczowe i witaminę E. To masło pomarańczowe bardzo daje ładny, świeży zapach. Produkt bardzo dobrze się wchłania, super, nie zostawia takiej lepkiej, tłustej warstwy. Jest taki raczej z produktów na bazie wody. Tak, i woda jest na pierwszym miejscu w składzie, niż takich tłustych, ciężkich, klejących produktów. Także bardzo dobrze mi się go stosuje. Używam go również na twarz, po depilacji brwi oraz wąsika. I również tutaj nie pozostawia żadnych podrażnień, łagodzi te podrażnienia, które powstają po depilacji. Także jest super i gorąco Wam go polecam. Nie pamiętam dokładnej ceny, ale myślę, że w granicach 10 zł się spokojnie mieści. Także ja jestem już w połowie tubki i na pewno będę do niego jeszcze wracać. Także super rewelacja w niskiej cenie. I jeśli chodzi o ulubieńca z kolorówki, tutaj pomacham Wam takim troszkę brudnym pędzlem, a ten ulubieniec to jest zestaw Ten Pędzel plus bronzer Hoola z Benefitu. Wstawię Wam tutaj zdjęcie mojego bronzera, ponieważ ja mam taką miniaturkę Hooli. Chciałam kiedyś przetestować, kupiłam zestaw z Benefitu. Podlinkuję Wam też wpis na blogu na ten temat na dole. I ostatnio zamówiłam sobie zestaw, czy zestaw, ja sobie skompletowałam zestaw pędzli, ale zamówiłam kilka pędzli z firmy Hakuro. Ten, który trzymam, to jest dokładnie H14 i właśnie między innymi zamówiłam takie jajeczko do bronzera. Ja przepraszam, że on jest teraz brudny, ale używam go cały czas. Malowałam się przed filmem i nie miałam go czasu wyprać, a nie chciałam wam tu mokrego z kolei pokazywać, bo to też jest bez sensu, bo on wtedy trochę inaczej wygląda. I staram się nauczyć nakładać bronzer Hoola właśnie takim pędzlem, ponieważ ja Hoolę mam już od dłuższego czasu i generalnie nie używałam, ponieważ jakoś nie podobała mi się na mojej twarzy. Dowiedziałam się również ostatnio na zajęciach w szkole, jak powinnam sobie ten bronzer aplikować, dlatego że ja do tej pory myślałam, że powinnam go aplikować tu, pod kością policzkową, bo tak wszyscy mówią i tak od ucha do kącika ust. Natomiast, żeby dobrze wyglądać, to należy go tak troszkę wyżej tutaj, tak jakby zaaplikować i rozcierać go w dół. W związku z tym nakładamy go w ten sposób i potem ja sobie go tutaj tym pędzlem rozcieram. Także uczę się aplikacji trochę wyżej tego bronzera i no, cały listopad trenuję, efekty są raz lepsze, raz gorsze, natomiast jeden komplement, który usłyszałam, był od koleżanek w pracy, które mnie dawno nie widziały i dziewczyny stwierdziły: Aniu, schudłaś. No co, waga mówi dokładnie co innego. Moja waga raczej stoi w miejscu, ewentualnie czasem mi 2 kilo przybywa. To zależy, jak sobie pojem. Natomiast koleżanki właśnie widząc mnie po dłuższej przerwie stwierdziły, że schudłam, a tego dnia miałam naniesiony bronzer na twarz, który zdecydowanie ją wyszczupla. W związku z tym był to dla mnie duży komplement i stwierdziłam, że jednak warto z tym bronzerem poeksperymentować i że ten pędzel też się do tego nadaje. On jest dużo większy niż pędzel, którymi wcześniej próbowałam aplikować bronzer, nie drapie po twarzy, jest bardzo przyjemny, także bardzo mi się go dobrze używa. Ja bronzer też nakładam tutaj pod brodą i troszkę na czoło, ale nie za dużo. Także jeżeli chcecie schudnąć w 3 minuty, to ja zdecydowanie polecam bronzer, dlatego że akurat diety i odchudzanie zimową porą przed świętami to jest dosyć trudny temat, ale bronzer zawsze dobrze
mieć. Myślę, że jak skończę hulę, to może poszukam czegoś innego, ponieważ ta hula kolorystycznie też jest taka troszkę za pomarańczowa jednak dla mnie. Natomiast ponieważ no, już ją posiadam, to chciałabym ją skończyć. Jedyny jej minus, poza tym, że jest troszkę za pomarańczowa, to jeszcze jakoś tak wyjątkowo się pyli. Że mam wrażenie, że jak nabieram pędzlem, i to dosyć miękkim pędzlem, na koniuszek tutaj ten bronzer, to jakoś tak bardzo dużo tego produktu mi się marnuje, pyląc wokół. Ale to są jakieś takie moje delikatne przemyślenia. No, niemniej jednak pędzel Hakuro H14 zdecydowanie na tak. I bronzer, w tym przypadku akurat hula, bo innego chwilowo nie posiadam, też na tak, jeżeli chodzi o wyszczuplanie. I to już wszyscy moi ulubieńcy, wszystkie moje hity listopada kosmetyczne. Napiszcie mi w komentarzach na dole, jakie były Wasze ulubione produkty kosmetyczne w listopadzie. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie kciuka w górę. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam Was także na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!